Witamy na naszym kanale. Dzisiaj pokażemy Wam, jak to u nas wygląda. Znaczy, jak wygląda. Dzień dobry, dziewczynki. Jak to Ej, Kosmo, wyglądało? przerzucisz ją. Znaczy, zrzucisz ją z schodu. Kosmo, jak to Ja mam wyglądało? już 5 lat, a umiem Czekaj, to Kosmo, zawiązywać. zrzucisz ją z Zobaczcie. schodu. Pokaż. Pięknie. Pokażemy Wam, jak to wyglądało u nas. A nie kiedyś mi zegarka, ty. Wcześniej, Hejda. bo dzisiaj dziewczyny idą do nowego przedszkola i dlatego Wam to pokazujemy, ale wcześniej pokazujemy Wam, jak wyglądało wcześniej. Ja leciałem z Laurą, a Orion leciała z dziewczynami do przedszkola i dlatego tak żeśmy postanowili do nowego przedszkola. Dziewczyny idą, bo przedszkole jest po drodze do szkoły Laury i jak ja będę zmęczony, albo Oriona, albo ja będę miał wolne, to będę szedł sam, nie będziemy musieli we dwoje latać. Ale to za chwilę Wam wszystko pokażemy, jak to wyglądało. Kosmo, zostaw zabawkę od ten. Patrzcie, jak się Inga ubiera. Jaką ma ładną. O, to jest Poli zabawka. A co to jest? Jak się nazywa Twoja zabawka? Waszka Viola, a twoje? Na dziwne słowo. Można Ksenia. Krzenia. Ksenia? Aha. No, mama tutaj już nakarmiła Laurę. Dziewczyny nie jadły Ale śniadania, bo słodka. one będą jadły w przedszkolu, nowym przedszkolu dzisiaj. A my co, wracamy, odprowadzamy Laurę, no ale to Wam pokażemy i ten. I może dzisiaj jakiś trening, pogoda, zobaczymy, może się wyklaruje. No. Pogoda może, o, Kosmo odprowadza dziewczyny. Może pogoda się wyklaruje, to pójdziemy pobiegać z mamą na trening. Jak mama się cieszy, o. Dobra. No, dobra, to wychodzimy i będziemy szli. No, już żeśmy właśnie wyszli. Ja Laurę wsadziłem na wózek. O, tak Laura właśnie wygląda, bo mży lekko deszczyk. Zobaczcie, tutaj ostatnio ciąłem tego orzecha i jeszcze taki syf tutaj jest całkowicie, bo nie zdążyłem. I pan pomagał, tak. A I dziewczynki do nas i do dziewczynki przyszły, tak, koleżanki. Jeszcze nie zdążyłem tego posprzątać wszystkiego, bo cały czas pada. No, a A my. w ogóle O, no. No super, o. Mama już wychodzi i idziemy. A tak to wyglądało wcześniej, tak. Tam palcem, tam, o, tam szła mama, bo tam było przedszkole, a my z Laurą szli w tamtą stronę, bo tam jest szkoła, a teraz jest przedszkole po drodze i będziemy, mojej babci. tak, po drodze do babci, wszystko jest blisko, dlatego dziewczyny się przenoszą. Dobra, to my idziemy, jeszcze pokażę Wam koło przedszkola chwilę, jak wchodzą No, idą. dziewczyny i jak Laura wchodzi do szkoły i później jak już idziemy do domu, śniadanko jakiegoś omlecika zrobimy. Do zobaczenia. Ale mży. O, już dochodzimy do przedszkola. Kurczę, mikrofon mami, co? No, idziemy. Laura jest zdziwiona. Nie kameruje za bardzo, bo deszcz pada i kamera mi zmoknie. Ale już jesteśmy pod przedszkolem i Laura jest zdziwiona, że ten. Że dziewczyny idą razem. O, na tym widzę. A tam jest ich nowe przedszkole, a my idziemy tam, w tamtą stronę. To na razie, dziewczyny. Bawcie się dobrze. Musisz pola patrzeć. Dobra. A my idziemy z Laurą tam do szkoły. Czekaj, Laura. Laura aż wystawiła głowę za folii. Dobra. Dobra, dziewczyny poszły. Okej, dochodzimy już do Laury szkoły. No, strasznie leje, to nie będę kamerował. Laura jest tu przykryta, ja też. No, jak już więcej nie będę kamerował, tutaj wyjdziemy, może
W szkole teraz nie można, teraz będzie mierzenie temperatury. Jak wyjdę ze szkoły, to powiem coś więcej. Do zobaczenia. Okej, okay, już odstawiłem Laurę, także idę do domu. Strasznie leje, nie wiem czy dam radę namówić Oriona na bieganie. Ale jak się da, to pójdziemy. Teraz idziemy, zrobimy jakieś śniadanie, jakieś omlecika, także zobaczycie. Nie mogłem kamerować tam, no tam jest. Wchodzi się teraz, tylko mierzą temperaturę i od razu zabierają Laurę. Nie można wyjść na salę, to nie będę kamerował. Okej, no to co, widzimy się już w domu. Okej, jesteśmy już w domu, tak jak mówiłem. Strasznie zaczęło lać. Nie wiem, czy się da namówić żona na bieganie. I ten. Robimy teraz śniadanie. Pewnie nie. Robimy teraz śniadanie, tak jak mówiłem, omleta. To chwilę pokażemy, jak to robimy. Później kawusia. I jak się pogoda wyklaruje, no to ten, no to pójdziemy biegać, a jak nie, no to słyszeliście. No. Także na razie ten robimy. Będziemy robić coś innego. No, zobaczymy. Zatkało mnie teraz. Nie wiem, co mam powiedzieć teraz, także nic nie mówię, tylko zaczynam się brać za omleta. No i. No tego jeszcze nie było. I ten. Żeby Sebastianowi głos odebrało. Kosmo kurczę tam wojuje. A my ten, a my robimy omleta. Dostaniesz jajko dzisiaj, ok? No i ten. No tyle, no robimy omleta. Aha, jeszcze, aha, bo z tuńczykiem. Z tuńczykiem omleta. To pierdamy Kosmowi jajo, bo on już nie może się doczekać. Bo najlepsze są, jest taka rzecz, że jak my robimy jajecznicę, to ten już wariat stoi tam pod miską, bo wie, że dostanie jajko. A nie zawsze dostajesz, nie? Później jesteś wkurzony, ale dzisiaj dostaniesz. Chcesz jajko dzisiaj? O, Oriona kroi cebulkę. A ja się biorę za jajka bicie. I bicie. Nie przejmujcie się. Wszyscy mają wypucowane te kuchnie. Do filmów. A my. Tak jak jest, mamy. A, muszę wody na sobie. Dobra, to co później ten, jak już będzie, bo nie będę marudził cały czas i pokazywał wam, jak robimy omleta. Już kiedyśmy chyba robili, nie pamiętam. Ale pokażemy wam później, nie będę przecież nagrywał wszystkiego. Tylko zobaczcie, jak to mówię na ten. Jak jej to fachowo idzie, co, nie, co no nie, jak kucharzowi, szefowi kuchni. Master szef. A, master szef tu. No. Dobra, jeszcze woda. O, woda się wyłączyła. Dobra, za chwilę pokażemy, jak już się to robi. Dobra, tam się woda gotuje, a tam omlecik się już robi. Ja wam pokażę bliżej, jakie to jest kolorowe, piękne. Jak to smakuje później. Widzicie to kolorowe? No, to jest właśnie omlet a la Zawadów. O, ale teraz panelowe, kurde, będzie się cząsło. Dobra. Mam nowy mikrofon. Zobaczymy, czy ten mikrofon coś daje z głosem, czy nie. Taki AliExpress jest kupiony, ale ma pisało opinię. Co to za reklama, co to za reklama. Pisało opinie miał dobre. To może ten. To może będzie dobry. No. Także. Ale jeszcze
O, woda się gotuje, zaraz będziemy herbaty zalewać i będziemy jeść. To nie będę kamerował, jak będziemy jeść. No, jak pójdziemy biegać. Słuchaj, jak laskamy? No, jak pójdziemy biegać, to wam pokażemy, a jak nie pójdziemy biegać, bo okazało się, to drugie, co będziemy robić, to sprzątać podobno. No, wam możemy pokazać. No. To kurczę, ja myślałem, że to jest co innego. A jak się kamery wyłączyły, to żona mi powiedziała, że nie sprzątać. No. Kiedyś trzeba, nie? No, dobra. To będziemy jeść i później się widzimy, jak będziemy kawę pić. I blaskać. I już żeśmy... Ło, ale na świetle. Już jesteśmy po śniadaniu. Teraz o, pijemy kawusie. Widzicie, tam mamy kawę. Stoi na... Tu pijemy kawusie. I trzeba się zabierać za sprzątanie. Bo za chwilę będę szedł po laurę i tak to wygląda. No, zbiegania chyba będzie nic, bo uleje. Przełożymy to na następny raz. Trening nasz. No, teraz tylko co? Pokażemy, jak przyjdą dziewczyny z przedszkola, czy są zadowolone, czy nie. No i będzie koniec chyba z tym filmem. Taki będzie krótki pokazówka, jak to dziewczyny poszły do nowego przedszkola. Mama tutaj, bo ja z Laurą poszłem do szkoły już, mama tutaj opowiadała, że mają już swoje szafki, wszystko, także są zadowolone. O, mama może coś powie. Może naświetla coś. Powiedzieć. Nie wiem. Nie wiem. Dlaczego nie chcesz biegać? Cisza jest. Cisza. Mama się opoi się ciszą i nie chce iść biegać. Paja się ciszą, a za chwilę mi będzie brakowało ich. No nic, przełożymy to, no bo leje faktycznie to. Będziemy się... Jeszcze Laura na ćwiczenia idzie później, to o, no. Dobra, no, to na razie do zobaczenia później, jak już będziemy szli po Laurę i po dziewczyny, jak wrócą z przedszkola. No i co, i minęła godzina 11, ten czas tak szybko zlecił, 11:25 dokładnie jest i trzeba już się szykować po Laurę. Lecę po Laurę, akurat teraz pani zadzwoniła po nakrętki, że muszę jechać, to od razu z Laurą skoczę po nakrętki. No i co, no posprzątaliśmy trochę chatę i tak nas czas leciał. Teraz się dopiero zrobiła pogoda, nie możemy iść pobiegać, bo już trzeba iść po Laurę. I tak leci, ale tak jak mówią, co się odleczy, to nie uciecze, trening będzie zrobiony. Jest już motywacja, bo już są zapisy na drugi bieg niepodległościowy w Knorowie. Już my się zapisali z Orioną, także już musimy zacząć biegać, żeby coś pokazać, nie? No. I teraz Mosi stanął na wysokości zadania i zrobili specjalny punkt, że można z wózkami biegnąć. Także na pewno Laura teraz pobiegnie, nie ma już wyjątków. Trzeba trenować, żeby zdobyć dobre miejsce. Dlatego już od poniedziałku ostro z żoną trenujemy. No dobra, no do zobaczenia za chwilę. Nie, teraz już jak pójdziemy po... jak Oriona pójdzie po te... po dziewczyny. Czy ty nie idziesz? Nie idę, babcia. Babcia idzie. No dobra, to jak już dziewczyny przyjdą do domu, zrobimy jakieś zakończenie i wrzucamy ten film. Jak wam się podobają nasze filmy, może nie ten, bo ten będzie taki krótki i nudny trochę, ale inne, to subskrybujcie nasz kanał, będzie nam bardzo miło, no i dawajcie łapki w górę. No, no to do zobaczenia później. O, co? Laura wróciła ze szkoły, buty porozrzucała. Jaka uradowana. Pokaż się, Laura, jak się cieszysz. Mama, nie wchodź w kadr, bo teraz Laura. O, porozrzucała wszystko, zadowolona. No, idziemy ręce myć, tak? No. I teraz tylko jeszcze odbierzemy dziewczyny i już jest wszystko. I tak leci nam dzień za dniem. Jak mam wolne oczywiście, albo po nocy jestem. Okej, my jedziemy, jest 15:30. Dziewczyny na pewno już z przedszkola z mamą idą i z babcią. Chyba, że babcia ich tylko odebrała, nie wiem jak to tam jest. A my z Laurą jedziemy na ćwiczenia. No, a że ćwiczenia trwają godzinę, a Laura nie ćwiczy tak dobrze jak ja jestem,
Dlatego ja wykorzystuję ten czas, nie byłem rano zbiegać z Orioną, no to wykorzystam ten czas, idę sobie pobiegać 20 minut w jedną stronę, 20 minut z powrotem i już prawie ćwiczenia są skończone, odpoczynek chwilę i odbieram Laurę z ćwiczeń, o, Laura chce kierować, odbieram Laurę z ćwiczeń i no, jedziemy do domu, no i po co bym miał siedzieć na korytarzu i czekać, szkoda zmarnowanego czasu, także dlatego kurczę, biorę, ubrałem się i pobiegam sobie troszeczkę. Dobra, za chwilę wam pokażę, jak będziemy wchodzić tam do środka. Okej, dojechaliśmy na ćwiczenia, były straszne korki, jesteśmy trochę spóźnieni, dlatego śmigamy, a jeszcze deszcz pada. Ciśniemy, to jest tutaj, o. Jedziemy tędy. O, tam Laura ćwiczy. Nie, taki korek był. O, Laura już idzie na ćwiczenia z panią. O. Już cię zabieram, pana. No. A tata idzie biegać. O. O, tamtędy Laura idzie. Laura na ćwiczenia. A ja biegać idę. I tak. No, do zobaczenia. Do zobaczenia. Ok, pobiegane, teraz idę po Laurę, pewnie za chwilę skończy ćwiczenia i... Laura skończyła ćwiczenia, pani mówi, że plecy strasznie lecą, no działamy z tym już, ale no co zrobisz, jak trzeba, trzeba gorset zmienić jakiś inny, no i będzie lepiej. Dobra. My już kończymy, jedziemy do domu, dziewczyny już na pewno są w domu, mama pewnie coś pokręciła, że Laura, że dziewczyny już są w domu, jak tam w przedszkolu. My tu mamy samochód, idziemy do samochodu i jedziemy do domku. To na razie, do zobaczenia, widzimy się w domku. Już jesteśmy po ćwiczeniach w domu, już słyszycie? Już nie ma spokoju, a tak było pięknie, taka cisza. Słyszeliście, jak wam nagrywaliśmy wcześniej, jaka cisza była? A o, i teraz już jest właśnie to, co lubimy. No. Dobra, to co jeszcze? Widzimy się jeszcze wieczorem i... O, mama idzie dać Laurze pić i... No. Ja idę się przebrać, bo jestem cały mokry na bieganiu i... Jajeczko jest przecież. I do zobaczenia później. I co, to już koniec dnia. O, Laura już leży. Inga już śpi, Pola tam płacze, bo za mamą. A my już kończymy. Dziękujemy za oglądanie. Jak się podobało, to dajcie łapkę w górę. A jak chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie nasz kanał. Będziecie widzieć nasze przygody. No dzisiaj tak chcieliśmy pokazać, bo dziewczyny do nowego przedszkola. Jak to wygląda u nas. No, myślę, że podobał się wam odcinek, a teraz będą następne już. Do zobaczenia, na razie.